Szef MSW, były szef koordynator służb specjalnych, o tej sprawie sobie porozmawiamy i przy okazji także myślę, że w rozmowie z nim, bo on zwykle patrzy na to tak dosyć globalnie i szeroko, będąc już trochę poza polityką, porozmawiamy sobie o tym, na ile wiosna jest czymś, co... Zapraszamy. Wiosna Biedroniowa, na ile jest czymś, co może rzeczywiście porwać. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Ukłony. Jedziemy pod TVP? A zobaczmy, jak wygląda dzisiaj ten gmach. Możemy pojechać, jeśli nam się... A nie, dzisiaj są ferie, więc w korku raczej nie staniemy. Natomiast zastanawiam się, czy jest jakimś symbolem to, co się wydarzyło, symbolem jakiejś przesady to, co się wydarzyło pod publiczną telewizją ostatnio, pana zdaniem? A przesady z której strony? Bo tam... Z jednej i drugiej. No właśnie, bo cała sytuacja zaczęła się od tego, że pani Ogórek się poczuła zagrożona bliskością protestujących i zachowaniem. No i prawdę mówiąc, każdy ma prawo do swojego poczucia bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, co robi, kim jest, no na tym polega ład, cywilizacja, no wszystko, co powoduje, że ten świat jest trochę bardziej obliczalny. I ja uważam, że jeśli się przekracza taką granicę osobistego bezpieczeństwa, to to już jest system alarmowy. I muszę powiedzieć, że to, co się nazywa tą stroną antypisowską, w tej sprawie zachowało się... No moim zdaniem wyjątkowo szlachetnie, znaczy wszyscy potępili to poczucie zagrożenia, wszyscy powiedzieli, to nie tędy droga. No ale potem się okazało... Choćby powiedzieli, przepraszam, że będę stopniował napięcie. No, marginesy się zawsze się gdzieś tam nie, znajdują. Że, no, ale. I to ale tak jest, dla tak wielu jest, z kolei tak jest nie, niepotrzebnym ale. No tak, tylko musimy ważyć też proporcje. No nie mamy wpływu na ludzi, którzy są, po prostu mają jakieś inne ustawienia w mózgu. No. Ale większość osób, i to takich wpływowych osób po tej stronie sceny politycznej, natychmiast zdecydowanie potępili ten incydent. No co kontrastuje, prawdę mówiąc, z słynnym przyzwoleniem pani Beaty Mazurek na niektóre zachowania. No ale i tak dalej, pani Beata Mazurek uważa, że niektórym się należy, no i przyzna pan, że właśnie czasem się takie usta cisną na... No właśnie, właśnie. I słowa teraz, na usta. No i teraz mamy sytuację, której telewizja z Jacka Kurskiego, która po prostu jest nie do przyjęcia sposobem działania mediów w ogóle, a mediów publicznych szczególnie, która po prostu sieje nienawiść, dzieli ludzi, jest elementem takiego jawnego działania politycznego rządzących, wzięła ten incydent, zaczęła go tak obrabiać, że właściwie nagle wszyscy się poczuli z tą swoją szlachetnością źle. Znaczy... No i na tym przykładzie chciałem powiedzieć, że ja jeszcze raz i jeszcze mocniej jestem za tym, żeby unikać jakichkolwiek tego typu fizycznych konfrontacji z przeciwnikami politycznymi. Ponieważ proszę zauważyć, w jaką pułapkę wpadliśmy. To znaczy, my mówimy, nie wolno tak robić, a Kurski z tego robi absolutną histerię. My mówimy, to jest histeria, a on mówi, widzicie, oni wcale nie biorą... nie żałują tego, co zrobili. Jednym słowem, my bierzemy udział w grze Kurskiego polegającej na nieustającym napędzaniu negatywnych emocji. I jedynym sposobem zerwania tego działania jest po prostu milczenie, nie odnoszenie się do tego. Ale ja wiem, że to jest strasznie trudne. Nie, trudne jest też ale dlatego, że mówiąc inaczej, jesteśmy cały czas podłączani do prądu przez człowieka w moim przekonaniu o złych intencjach. Szczególnie patrząc na wczorajsze wydanie Głównych Wiadomości, o którym prawnicy zaczęli rozprawiać, cała telewizja publiczna mówi dzisiaj, ale dlaczego, jak pokazujemy gębę rybaka, który robi złe rzeczy, to pokażmy także twarze tych ludzi, którzy przyszli i na pani Magdy maskę się zaczęli rzucać. Natomiast zdaje się, to można pewnie i robić i potępiać, tylko w sposób, w jaki to zostało zrobione, to jest sposób przy okazji złamania prawa. No tak, ale to uważam, że te osoby powinny po prostu wystąpić na ścieżkę. Jeżeli je na to będzie stać, tak. Chociaż odezwali się prawnicy, którzy im chcą pomóc. Tylko to, wie pan, niewiele zmienia, ponieważ w gruncie rzeczy, no cóż, telewizja publiczna dostała ponad miliard złotych dofinansowania. Słusznie. Stać ją na płacenie wszystkich dowolnych kar i wyroków sądowych wynikających z procesów cywilnych. Liczy się intencja i praktyka. Przeciwko tej intencji i praktyce zaprotestował Donald Tusk w takim wpisie, który, jak to zwykle u niego, nie można odnieść wprost, ale jakoś w przedziwny sposób się prawica poczuła tutaj tym dotknięta. No mówiąc o tym, że no jeśli media publiczne zajmują się szerzeniem nienawiści między obywatelami, to jest podłość. No.
I to jest podłość. No, trzeba to wreszcie zacząć jakoś nazywać po imieniu. No, znaczy to, co robi telewizja publiczna, to jest podłość. Ale bo od tego pana stwierdzenia prosta droga dla niektórych do powiedzenia, a zobaczcie, oni uważają, że ogórek się należało. No nie, to jest absolutnie niedopuszczalne. Tylko dam panu taki przykład. Bardzo proszę. W sytuacji, kiedy emocje kiedyś w Polsce były na o wiele wyższym poziomie niż teraz. Były jeszcze kiedyś? Były. W latach 80. W czasie pierwszej Solidarności były. Po drugiej stronie była lawina błota i kłamstw wypowiadana przez rządzących Polską komunistów. Po drugiej stronie był ruch Solidarność, który się określało jako samoograniczającą się rewolucję. I proszę sobie wyobrazić, niedawno to jeden z moich kolegów dawnych to przypomniał, dochodzi do zajść w okolicach dworca w Otwocku i tłum chce zlinczować dwóch milicjantów. Mhm. Ale zlinczować. Nie tam, że ktoś powie, hello, nie podobasz mi się i nawet wykrzyczeć nazwiska. Po prostu chciał ich rozerwać i zabić. I w tym momencie wyszedł Adam Michnik, który powiedział, ja jestem element antysocjalistyczny. Mhm. I zaczął bronić przed linczem tych dwóch milicjantów. I ich obronił, przeciwstawiając się sam całemu rozwścieczonemu tłumowi. To znaczy sukces w zwycięstwie nad stroną, która ma tak gigantyczną przewagę w Polsce, jaką ma PiS, mówiąc oczywiście, że są biedni, słabi i przez wszystkich nielubiani, ale faktycznie gigantyczną polityczną przewagę, polega na zdolności samoograniczania się i zdolności przeciwstawiania się w obrębie własnego obozu zachowaniom, które uważamy, że no naruszają w pewien sposób granice. To nie jest sztuka pokazać palcem przeciwnika i powiedzieć, patrzcie, jak oni się obrzydliwie zachowują, nam teraz wszystko wolno. Tylko jest odwrotnie. Ponieważ oni się tak okropnie zachowują, to przynajmniej my się zachowujmy normalnie. Okej, chociaż jak się popatrzy dzisiaj na to, jak to jest rozgrywane, jak się popatrzy na to, że tam był człowiek, który dzisiaj uchodzi za bohatera, a tak naprawdę przebrał się, żeby trochę rozkręcać ten tłum, który tam przyszedł pod szlaban TVP, to nabiera trochę zupełnie innych kolorów. To zgoda, no ale prowokacje są częścią władzy, która sensem sposobem działania władzy. A co myśli pan, że Kurski usiadł z ogórek i z tym drugim panem sam sobie to wymyślili? No, zakładasz brodę, wychodzisz, udajemy, że Magdę bronisz. No dobrze, no ale jak to inaczej tłumaczyć? Przecież to jest taka sytuacja, jakby, nie wiem, agent CBA oprócz tego robił sobie śmieszne filmiki przy okazji aresztowania. To się zdarzało, trzeba uważać. Prawda? Ale takie, wie pan co, takie do wrzucenia do sieci, jako taki YouTuber. Poprawa wizerunku. No przecież to jest coś niedopuszczalnego zupełnie. No i tę historię kiedyś też trzeba będzie wyjaśnić, jak do tego doszło. No, mam poczucie, że ci ludzie są kompletnie poza zasięgiem prawa. Ale z drugiej strony widzi pan, że są wyjęci spod reguł normalnego działania, bo ich chroni policja, bo ich chroni rząd, bo ich chroni partia rządząca. Ale prezes Kurski powiedział wyraźnie, że poprosił o mega wsparcie dla wszystkich budynków telewizji publicznej, bo dzisiaj to jest właśnie miejsce, w którym dochodzi do... No tak, to jest to nakręcanie nastroju. Znaczy, prezes Kurski wykorzystuje tą sytuację. Wykorzystuje to absolutnie na zimno, cynicznie wykorzystuje tą sytuację. I to jest ratunku biją nas. Mhm. Jesteśmy poszkodowani. Przecież PiS bez przerwy gra w tą samą grę. To znaczy, my jesteśmy tą stroną, której wszystko wolno, ponieważ my jesteśmy biedni i jesteśmy zaszczuwani przez wszystkich. To jest znoszenie jakichkolwiek barier we własnej działalności poprzez status ofiary. Mhm. I ten status ofiary pozwala PiS-owi na robienie każdej podłości. Bo ofiara nigdy nie jest ofiarą z własnej winy. To jest... Zawsze jest niesamodzielna, zawsze jest biedna, zawsze jest wynikiem jakichś... Jej status jest zawsze wynikiem jakichś złowrogich sił. I jak się jest ofiarą, naprawdę można robić wszystko. I dlatego uważam, że ta strona antypis powinna unikać tego rodzaju działania. Ponieważ w finale gramy w tą samą grę co PiS, to się prędzej czy później skończy następnym rozlewem krwi. Wspomina no i pan to o... jest jakby cena tego, co, w czym uczestniczymy. Wspominał pan o CBA, to inna służba była, zdaje się, chociaż nie mam, teraz już nie mam pewności, ale do byłego najważniejszego doradcy Antoniego Macierewicza przyszli, aresztowali, zatrzymali. To jest jakiś początek wewnętrznej gry, pana zdaniem, czy co to jest? Ja myślę, że to był objaw paniki po ujawnieniu taśm.
czyli szukajmy kogokolwiek, gdzie tu jest... Dokładnie, gdzie możemy pokazać, że jesteśmy... To taka klasyczna operacja przykrywkowa. Mówi to były szef MSW. I do tego wszystkiego jeszcze on jest w sytuacji wyrzucenia przecież z partii, z PiS-u. Jest zupełnie poza PiS-em. Jest uchwała tego jakiegoś tam sądu, z którym brał udział i tam pan Brudziński, ktoś tam, że nie powinien pełnić żadnych funkcji publicznych. Więc jest właściwie z punktu widzenia politycznego panem nikt. Nie ma żadnej, a równocześnie jest symbolem władzy PiS-u przez 3 lata. Drapieżności, co tu dużo mówić, no głupoty, takiego ograniczenia umysłowego połączonego z butą, z taką zdolnością niszczenia struktur państwa, bo przecież rola Misiewicza w armii była koszmarna. Tylko to nie Misiewicz powinien za to ponosić odpowiedzialność, tylko ktoś, kto go wysłał na tego rodzaju robotę. Albo nie tylko Misiewicz. A wysłał go Macierewicz, a nie on sam. Ale zatrzymanie Macierewicza to byłoby coś. Prawda? No. No właśnie. Ale na to się nie zdecydowano, mimo że w wojsku jest coraz gorzej. Ale to dlaczego zdecydowano się na zatrzymanie Misiewicza? Tylko żeby przykryć Srebrną? Zrzucić sań najmniej istotną osobę na pożarcie opinii publicznej. To jest taka cały czas gra z opinią publiczną, która jest traktowana jak idioci. Mhm. No, mam nadzieję, że... Miał pan jako... Wierzę, że tak nie jest, w związku z tym... Myślę, że to się jednak zmieni. Miał pan nadzieję, że Srebrna będzie większą bombą niż i wysadzi więcej... No, nie miałem żadnych nadziei, bo... Zakładam, że to opozycji, która jednak szuka takiego punktu zaczepienia dla siebie, żeby złapać wiatr w żagle, no to tego typu historia powinna taką być. Chyba co, ten wiatr w żagle to właściwie wieje cały czas i nie ma dnia, żebyśmy się gdzie? Jeszcze nie w niedzielę była wiosna, słyszał pan Roberta, a tu nagle proszę. No dobrze, to powiem panu, odpowiem na to w ten sposób. To, co się pokazało, raczej potwierdza podejrzenia, niż buduje jakąś zupełnie nową, nieznaną historię. Oczywiście Kaczyński się będzie musiał z tego wytłumaczyć. Pytanie... Ale komu? Gdzie? Pytanie po komu? Tu jest, tam i tutaj, żadne prawo nie zostało złamane. Przykład, no to się właśnie nie ma kto zbadać tego, bo kto ma to zbadać? Prokuratura podległa ministrowi Ziobrze? Policja podległa Brudzińskiemu? Czy CBA podległe Kamińskiemu? Kto? Mhm. No przecież to jest cena zamkniętego układu. PiS stworzył zamknięty układ w Polsce. Nie ma żadnej instytucji od niej niezależnej w państwie. I efekt jest oczywiście taki, że jak przychodzi do rozstrzygnięcia, co się właściwie stało? Zostało złamane prawo czy nie? Ten człowiek jest uczciwy czy nie jest uczciwy? To nagle stoimy bezradni, ponieważ nie ma nikogo poza PiS-em, kto mógłby to rozstrzygnąć. To jest układ zamknięty właśnie. I przed tym przestrzegała Unia Europejska, która podawała wątpliwość pewne zmiany prawne w Polsce. Przed tym przestrzegała opozycja, że układ zamknięty jest taki, że na końcu, jeśli ktoś z obozu rządzącego popełni przestępstwo, to jego koledzy będą decydowali o tym, czy było przestępstwo, czy nie. No, w jakimś sensie tak się to ułożyło, no ale inaczej się nie da. Jak to, tylko, się, że to jest jak to się nie da? Ale proszę zobaczyć, jak przychodzi mówi? Partia... Ale co pan ale mówi, no ta, ale jak przychodzi inna partia do władzy i ma Ministerstwo Sprawiedliwości, dzisiaj jest też tak, że ma jednocześnie prokuratora generalnego... No ale panie redaktorze, no to trudno, nie, no, ale jak, na opowiada, no ale jak Platforma też miała te dwie funkcje w jednym miejscu. No momencik, nie. To zawsze jest to samo, że jeżeli jest polityk na funkcji Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego, to zawsze będzie bolało. Panie redaktorze, właśnie cała gra polega na tym, że jest dokładnie odwrotnie niż pan mówi, ponieważ dopiero podporządkowanie prokuratury politykom, tak jak to się stało za PiS-u, stworzyło ten układ. Przypominam, że dawniej prokuratura była niezależna dawniej od rządu. Tak, ale jak mało to... tego, tak, nie, to za Platformy Obywatelskiej. No raptem 3,5 roku temu, no nie była ta epoka geologiczna wstecz. No. Jeszcze nie. Więc i to powodowało, że w sprawie, w której ja byłem osobiście zaangażowany, prokuratura zabroniła udzielania jakichkolwiek informacji mnie jako osobie poszkodowanej, ponieważ prokurator przejął śledztwo i był jego jedynym dysponentem. I nikt nie miał wpływu na to, co robi. Nikt. No, na tym polega właśnie liberalna demokracja. Na tym polega to, że jakieś państwo jest na zachodzie, a nie na wschodzie. Że całość władzy nie koncentruje się w rękach jednego człowieka i to jeszcze w sposób nieformalny, jak u Jarosława Kaczyńskiego. Że władza jest podzielona, że coś od niej zależy, a są rzeczy, ale są które, konsekwencje, tak? Od której tej, od tej władzy nie zależy i on jest niezależne od niej. To jest tworzenie systemu prawnego, który zapobiega właśnie takim układom zamkniętym.
przez stworzony przez Kaczyńskiego układ zamknięty w Polsce, my jesteśmy bliżsi Azerbejdżanowi, Kirgistanowi, Uzbekistanowi niż Francji, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. No, na tym polega ten problem. I przeciwko temu wszyscy z opozycji protestują. I dlatego PiS przekroczył wszelkie granice polityczne i dobrego obyczaju. I dlatego jesteśmy w takim konflikcie z Unią Europejską. Paweł Kowal tej nocy się bardzo często odzywał właśnie w takim kontekście, o jakim pan teraz mówi, były szef Ośrodka Studiów Wschodnich zresztą, że jakby badacze Wschodu patrzą na Polskę, mówią, kurczę, witajcie u nas, że to troszeczkę tak wygląda. Jesteście, no tak. Jeśli chodzi o telewizję publiczną, tak samo. Jeśli chodzi o rozwiązania sytuacji, o których pan wspomina, czyli prokurator generalny, minister sprawiedliwości w jednym, brak wyjaśnienia spraw, witajcie w klubie. No, no właśnie. No i teraz pytanie do naszych rodaków. 30 lat temu, bez mała, chcieliśmy być częścią Zachodu. Poświęciliśmy masę z osobistego życia, żeby to się stało faktem. I po 30 latach zaczynamy jako wspólnota iść w drugą stronę. Kto o tym zdecydował? No oni zdecydowali. No, chociaż nie wiem, do jakiego społeczeństwa pan teraz mówi. No właśnie nie bardzo, bo wie pan co, kiedy PiS wygrywał wybory w 2015 roku, miał być lepszą platformą, a stał się gorszym PiS-em. Przecież nikt nie mówił w kampanii wyborczej 2015 roku, wiecie co kochani, to my tutaj zlikwidujemy jakiekolwiek niezależne instytucje, faktycznie będzie rządził Jarosław Kaczyński z tylnego fotela, ale formalnie w ogóle nie będzie miał nic do powiedzenia, podporządkujemy wszystko, co się rusza nam i jak się coś nam zdarzy, to będziemy sami sobie to rozliczać wewnątrz naszego kręgu. No przecież to nie był obraz kampanii PiS-u. No. No nie, ale to jest a jeszcze tak, się oddzielimy od Europy, będziemy z nią cały czas konflikt i właściwie będziemy traktowani jako piąte koło niby was. Tak, ale proszę zobaczyć, dzisiaj jak pan otworzy sondaże mówiące o tym, kto może wziąć Parlament Europejski ze strony polskiej, no to się okazuje, że raczej w większości oni, na razie przynajmniej. No dobrze, ale poczekajmy na wybory, bo wie pan jak to jest z tymi sondażami. Znaczy ja im po prostu nie wierzę w tym sensie, że uważam, że nie da się zrobić sondażu, porządnego sondażu w tydzień czy w dwa tygodnie. To jest po prostu niemożliwe. Ten sondaż będzie zawsze robiony po łebkach albo na życzenie zamawiającego. I te prawdziwe sondaże, te, które mają swoją wagę, to albo są zamawiane za ciężkie pieniądze przez organizacje partyjne, partie polityczne, albo są wynikiem pracy pracowni, która bada w dłuższym okresie czasu i opracowuje te badania nie w przeciągu 4 dni, tylko poświęca na to, nie wiem, pół miesiąca, miesiąc. No to są wtedy badania. Więc na razie jedynymi badaniami, jakie dysponujemy, to są wybory. Czyli zgodnie ze starym powiedzeniem Margaret Thatcher, znam tylko jeden rodzaj sondaży. Te sondaże nazywają się wolne i demokratyczne wybory. Póki są wolne i demokratyczne wybory, tak długo możemy powiedzieć, że w Polsce jest demokracja. Ale ma pan jakieś podejrzenie, że nie będą? Bo hasło tak długo oznacza, że coś jest na horyzoncie. No bo to jest tak naprawdę mówiąc ten ostateczny bezpiecznik, który powoduje, że Polska jest nadal przycumowana do Zachodu. To jest ten jedyny moment, w którym możemy powiedzieć, że nasze obawy są raczej na razie obawami, a nierealną rzeczywistością, niezależnie od tego, co PiS robi, ponieważ w Polsce nie została naruszona zasada wolnych i demokratycznych wyborów. I wie pan, dlaczego Srebrna jest taka ważna? I ta cała afera. Ponieważ podstawowe ryzyko z istnienia takiego konglomeratu biznesowego, którego niby nikt nie ma z tym nic wspólnego, okazuje się, że prezes Kaczyński tym zarządza, jak pisze gazeta, jak chce, jest taka, że dysponuje pan pieniędzmi, które są pieniędzmi zmieniającymi reguły konkurencji politycznej. Ale co, dlatego, że są większe niż wasze na przykład? Że są większe niż innych partii politycznych. To zakłóca tę równowagę. I dlatego ta Srebrna jest dla mnie taka ciekawa. Nie dlatego, że ktoś chciał postawić wieżowce bratu i sobie. Nie dlatego, że z państwowego banku kredycik na gwizdek, tak. Prawda? Pan prezes przyjdzie, pan prezes podpisze, pan prezes się zgodzi. No straszne. Tylko dlatego, że co by się stało, gdyby te pieniądze, które są skumulowane w Srebrnej, zarówno w postaci potencjalnego kredytu, można było użyć do działalności politycznej.
no to wtedy to jest zupełnie inna sytuacja. Wtedy ma pan złamane wszystkie reguły równości podmiotów w momencie startu w wyborach. Chociaż to jest, to wymaga teraz wyjaśnienia, moim zdaniem, do dna. No ale co, kto to wyjaśni? Ja tylko, że mówimy o sytuacji, w której budżet Platformy Obywatelskiej i budżet Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, powiedzmy, że są tożsame, ale mniejsze partie mają ten sam problem z wami jako większymi, że im, że też startują w trochę nierównym wyścigu. Ale no tak, a nie inaczej to jest ułożone. No tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że jest zrobionych parę w tym systemie bezpieczników. On rzeczywiście promuje, on za zadanie... Dużych promuje bardzo. Bo miał i system wyborczy, stabilizację i tak, sceny politycznej. Przypominam, że to było po tym, kiedy właściwie polski parlament był rozdrobniony i nic się nie dało. Dokładnie. No dobrze, ale jeśli pan przekracza te tam 2,5%, zdaje się, to dostaje pan dotację. Czyli tak, jesteś dzielny, świetnie walczysz, masz 2,5% wyborców, masz parę milionów, rozwijaj się. No to wszystko zależy od talentu. No to mamy partię Razem, która właśnie taką dotację dostała. To jak jest na poziomie 1,5% czy 2%, tak została, mimo dotacji. I ma pan Roberta Biedronia, który nie ma żadnej dotacji. I proszę zobaczyć, jak sobie świetnie radzi. A ma 10% poparcia. W związku z tym nie przesadzajmy z tą, z tą taką żelazną bramą oddzielającą. Dobra, to nie mówmy o Kasie w takim razie. Ale prawda? Zanim pójdziemy do Biedronia, to chciałbym być przy okazji przy Srebrnej. Eksplodowała bomba, kapiszon, zwał jak zwał. Afera wybuchła. I nagle się okazuje, że jakby nie ma tutaj dużego bólu po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Wyborca coś pisze, publikuje kolejne taśmy, ale nie ma czegoś takiego, mam takie poczucie, jakby w cywilizowanym kraju byłaby z tego jakaś rządowa, byłoby z tego jakieś rządowe trzęsienie ziemi, a tutaj mam wrażenie, nie ma nic. No nie, no, wystąpił pan premier Morawiecki, który jest właściwie zależy od Jarosława Kaczyńskiego i odśpiewał rytualną pieśń. Łubu, dubu, łubu, dubu. On jest tak niesamowity, że to jest najlepszy prezes naszego klubu. Ale on to robi w tak przekonujący sposób, że wszyscy widzowie telewizji, którą minęliśmy, myślą sobie, proszę bardzo, bardzo proszę. Czy przekonywujący, to bym dyskutował. Mówię, że dla pewnej grupy. Dla Jacka Kurskiego być może tak. Natomiast cała reszta milczy. Znaczy, Jarosław Kaczyński. Ale milczy, bo nie wie co powiedzieć, bo nie są w stanie wyjść z tego. Nagle zniknął nam prezydent. Gdzieś tam Pimboga zdaje się zagrał. Nie, ale są ferie, no błagam, no dajmy pojeździć. No. No nie, no bez przesady. No naprawdę, bądźmy poważnymi ludźmi. Poważnymi ludźmi w niepoważnym kraju. No. To jest nadal poważny kraj. I nadal rozgrywa się w nim polityka. Poważna, ponieważ w dłuższej perspektywie decyduje o nas wszystkich. O tym, w jakim będziemy żyli kraju, gdzie ten kraj będzie na mapie świata i w jakim w ogóle gdzie się będą chować nasze dzieci. Niech pan nie mówi o tym, że to jest niepoważny kraj, bo to jest nieprawda. No ale jak patrzę na reakcję świata na to, co się u nas dzieje, no to nikt nie specjalnie jesteśmy traktowani poważnie. Dajmy spokój. No. No dobrze, ale to nie wyborcy Platformy Obywatelskiej wpędzili Polskę w tego rodzaju kłopoty. No ale to nie ma co zrzucać na tych, którzy wybrali PiS. No, no co, obrazi się pan na nich teraz? Nie. Wreszcie przeciwnie, wzywam od dawna, kochani, być może... Przestrzegam, że nie wolno się obrażać na wyborcy. 3 lata temu was to bolało, zdecydowaliście, że my mamy usiąść sobie w oślej ławce, siedzimy, czekamy, zobaczcie, co wybraliście. Ale samo mówienie, my jesteśmy, czy my będziemy ładniejsi, lepsi, mądrzejsi, nie będziemy mieli Srebrnej albo inną, no to za mało. Ale oczywiście rozstrzyga wizja przyszłości. A nie mówienie tego, co no, ale na razie w tej wizji przyszłości, co pan widzi? Poza powiedzeniem. Sam pan użył ze 2 razy w naszej rozmowie stwierdzenia, będzie musiał za to odpowiedzieć. Ten będzie musiał za to odpowiedzieć, tamten będzie musiał za to odpowiedzieć, ktoś będzie musiał to rozliczyć. No ale samym rozliczeniem to nie wygracie. Ale pełna zgoda. No co ja panu powiem? No ja się absolutnie z tym zgadzam. Znaczy, ja bym chciał zobaczyć program zjednoczonej opozycji, tej, która się chce zjednoczyć, bo rozumiem, że idziemy w stronę 2 bloków. Mm-hmm. Takiego bloku liberalno-centrowego i bloku lewicowego. Ja bym chciał zobaczyć po stronie tego bloku centroliberalnego taki wspólny program, który będzie, po którym się podpisze i Grzegorz Schetyna, i Włodzimierz Kosiniak-Kamysz, i inne osoby uczestniczące w tym konglomeracie, który będzie po prostu wizją przyszłości. No wie pan, no troszeczkę nawet książkę na ten temat napisałem. A nie pracuje pan nad tym? Nie wspiera pan? Ja mam pewien kłopot, no bo ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. No nie jest pan, ale rozumiem, że w jakimś think tanku Platformy pan jest. No niestety nie. Nie chcą. Niestety nie. Ale co mówią, Sienkiewicz nie dasz rady, czy co? Wie pan co, ale to już się pan musi pytać moich jakby kolegów z Platformy Obywatelskiej. Kto pan aż tak wysadził? Nie, no to doszliśmy do... Więc nie... 20 minut trzeba było czekać, żeby się okazało, że Sienkiewicza już tak wyautowali w Platformie, że w ogóle nie ma tam żadnego głosu. Nic? Nie.
A czym pan sobie zasłużył? Nie mam pojęcia, ale prawdę mówiąc, myślę, że to nie jest kwestia zasłużenia, czy nie. Czasami w polityce... Albo inaczej, komu pan podpadł? Rozstrzygają po prostu albo przesadzone obawy, albo osobiste emocje. A trzeba się bać Sienkiewicza? Wie pan co, ja no, ma pan wiedzę, PiSu, jako były szef MSW i były szef koordynator służb, to... I prawdę mówiąc, wygodnie mi w tej diabelskiej skórze antypisowskiej. Natomiast na pewno nie jestem diabłem wobec wszystkich ludzi, którzy chcą, żeby PiS odszedł od władzy. Ale był pan uznawany przez długi czas w tamtych czasach platformianych jako taki człowiek, który przechodzi trochę z zewnątrz, trochę właśnie ma umysł bardziej globalny, big picture i pomaga pisać różne rzeczy, pomaga tej platformie się jakoś ułożyć i nagle co, ciach? No wie pan, no, ja byłem bardzo silnie związany z Donaldem Tuskiem, jego wizją Polski, jego sposobem prowadzenia polityki. No to za chwilę wróci. Jego wrażliwością społeczną, która w gruncie rzeczy umożliwiała taką rozmowę z Polakami, którą bardzo trudno powtórzyć po nim. Ja się dobrze czuję w... Redaktor Sekielski. Ale już się nie dziwię, że Tomek jeździ autobusem teraz, jeżeli rzeczywiście tam może bym te rozmowy wyglądały inaczej. Będziemy musieli pewnie się kiedyś do niego przenieść. Był pan związany z Tuskiem? Nie, dzisiaj? Nie, pan się chce przenieść do autobusu. No, będziemy mieli więcej możliwości, żeby sobie poplotkować. Więcej osób będzie mogło usiąść. Ta rozmowa będzie wtedy miała zupełnie... Ale to świetny pomysł na program. No, zróbmy tak. Siedzą cztery osoby z tyłu takiego busa. I rozmawiają sobie. Jest kamera, która pracuje dookoła i odbywa się po prostu porządna dyskusja, dokładnie tak jak w studiu telewizyjnym. Tu zaczęliśmy, tam skończymy u Sekiego. Wracając do Tuska. Jadące gadające głowy. Wspomniał pan dzisiaj o tym, że Tusk nawet taką sytuację pod szlabanem publicznej telewizji tweetem komentuje. Po coś to robi też? Bo ja rozumiem, że to jest jakiś powód do reakcji, ale on cały czas nie pozwala o sobie zapomnieć. Dlaczego? Dlaczego? Mhm. Bo jest Polakiem kochającym swój kraj. Łubu dubu wobec szefa, nie gorsze niż premier wobec prezesa. Nie, no przepraszam, nie zgadzam się. Znaczy, widzi pan, co robi Jacek Kurski, co będzie pan mówił? Ja się w tej sprawie nie wypowiem, bo ja jestem w Brukseli, to są wasze tam jakieś sprawy. No przecież to jest trochę tak, jakby się odmeldować mentalnie od własnej ojczyzny. Po czym wszyscy są strasznie zdziwieni, że Donald Tusk jednak bierze udział w tym, co się w Polsce dzieje, bo pisze tweet. No to, bo tyle może. Na razie tyle może. Bo jako przewodniczący Rady Unii Europejskiej tyle może, więcej nie. No i co? I w związku z tym mamy mu zabronić pisania tweetów, wyrażania się o sytuacji w kraju? Spróbuję użyć Tuska, jeśli pan pozwoli, i to jego, czy pana o nim wyobrażenie, i pewnie jeszcze kilku osób się takie znalazły. Mamy Tuska i mamy Biedronia. Czy myśli pan, że to będzie, że użyję analogii do nazwy Biedronia Ruchu, to będzie wiosna, w której tych dwóch polityków będzie walczyło o ten sam rząd dusz? Nie wiem tego. Ale boi się pan tego, że tak będzie. Sam mam pewną wątpliwość, czy o ten sam rząd dusz, bo... Wygląda na to, że Robert Biedroń doskonale wie, do jakiego elektoratu chce się odnieść. I ostatnio to pokazały w badaniach badania polityki w sieci, którzy zauważyli, że Robert Biedroń pozyskuje ludzi, którzy są już pełnoletni, mogliby głosować, ale do tej pory nie głosowali, bo nie znajdowali na mapie politycznej Polski swojej partii. I oni przychodzą do Roberta Biedronia. I prawdę mówiąc, tego rodzaju budowanie lewicy bardzo mi się podoba, w tym sensie, że ono nie jest kanibalizowaniem tego, co już jest, tylko jest przyciąganiem nowych wyborców do polityki, to właśnie tych najcenniejszych młodego pokolenia. Nie widzę tutaj ryzyka, że te projekty muszą być ze sobą śmiertelnie konkurencyjne. Nie. Ale wiosna będzie albo Tuska, albo Biedronia, czy wiosna może być i Tuska, nie wiem, i Biedronia? Nie, no wiosna na pewno nie, no bo wie pan, co to są pewne ograniczenia. To są pewne ograniczenia formalne. Tak, przecież oczywiście, Tusk to rozumiem. Nie może zrezygnować z funkcji. Dla dobra Polski może. Nie, no wie pan, ja bym to rzucił. Poważny polityk, jak się czegoś podejmuje, to robi to do końca, a nie mówi w połowie, że to już go nie interesuje. Więc tutaj raczej do 2019 roku no już mamy. Tusk będzie pewnie pełnił tą rolę. No.
Natomiast czy pan się pyta... Nie, ja zastanawiam się nad jednym. Wspomina pan o Tusku, o waszym przywiązaniu i tak dalej, i tak dalej, i o tym, co on tutaj zrobił. I teraz mamy nowy zupełnie czas. Mamy europejskie wybory, parlamentarne wybory, bardzo ważny rok. Mhm. Przyszły zresztą też, ale skupmy się na tym. I mamy Biedronia, który nie chce iść z wami, czy z pana kolegami z tego bloku. Buduje osobny i nagle się okazuje, sam pan podziwia liczby, które on tworzy, elektorat, do którego mówi. Nagle się okazuje, zobaczcie, idę sam i też jest mi dobrze. Nie, ale chwileczkę. Panie redaktorze, w każdych polskich wyborach mamy premię dla tego rodzaju nowych ugrupowań. Od czasu Lepera. Ale on nie jest nowy. Ja wiem, tylko że Biedroń już Lepera. Śmiga po tej scenie. Potem Leper, potem Kukiz. Teraz zawsze jest te 10%... Przepraszam bardzo. Mm-hmm. Zawsze jest te 10%, które moim zdaniem Robert Biedroń już zagospodarował. Czy weźmie więcej, to się dopiero okaże. I to wcale nie oznacza, że wzięcie tych 10 czy nawet 13% musi skutkować śmiertelną wojną po tej stronie. Ale słyszy pan, co on o was mówi? Co mówią jego współpracownicy? Wy jesteście drugim pisem. No, spokojnie. Przestanę tak mówić. Retoryka polityczna ma swoje prawa, szczególnie kiedy się buduje swoją tożsamość. Ja się cieszę z takiej nowej lewicy, bo uważam, że to jest, że najwyższa pora. Polska zasługuje na nowoczesną europejską lewicę. Mhm. Nawet jeśli to nie jest moja bajka i pewnie się będziemy spierać nieraz z nimi w różnych konfiguracjach, no to nie może być tak, że lewicą w Polsce jest kolega Czarzasty z Leszkiem. No ale jest, no są, no nie zapopie się ich jakoś specjalnie. Się kończy ich epoka. Ale kończy dlatego, że ich Grzegorz Schetyna połyka. No. Nie, kończy się dlatego, że powstał Robert Biedroń, a nie dlatego, że Grzegorz Schetyna ich połyka. Po prostu to jest wstyd, jeśli lewicowość w Polsce się ma kojarzyć z byłymi starszymi panami z PZPR-u. No ale uważałbym... To ja wolałbym, żeby był ruch Biedronia, który ale proszę zobaczyć. Z zupełnie innej bajki. Doszliśmy do fajnego momentu. Żałuję, że kończymy, chociaż nasza rozmowa i tak długo trwa, ale wciągnąłem się. Mówi pan starszymi ludźmi z PZPR-u, ale ci starsi teraz mówią w imieniu trochę pana formacji, chodźcie z nami do Europy, więc co, w Europie ci starsi już nie przeszkadzają, a w Polsce będą przeszkadzali? Nie, ja mówię o takiej sytuacji, w której przychodzi czas na zmianę pokoleniową. Mhm. I lewica w Polsce była absolutnie zatkana pokoleniowo ludźmi, którzy są średnio ode mnie starsi o 5 do 10 lat. I to jest sytuacja na dłuższą metę nienormalna. I kiedyś musiały to... Ten sufit musiał pęknąć. Właśnie pękł na naszych oczach. Czy to znaczy, że jestem za projektem Roberta Biedronia? W tym sensie zmiany pokoleniowej i stworzenia nowej lewicy w Polsce? Tak. W tym sensie, że jestem liberałem, a nigdy nie będę lewicowcem? Nie. Ale to wcale nie oznacza jakiegoś ani trzęsienia ziemi, ani kłótni na śmierć i życie. Robert Biedroń musi teraz budować swoją markę, swoją popularność, swoich wyborców. Zrobi to i już zapowiada zresztą w swoich wystąpieniach publicznych, że na końcu będzie i tak przecież miał jakąś koalicję. Ale no tyle obiecał, że jakby chciał to zrealizować, no to z kimś to musi zrobić. No. No właśnie, więc... Pan coś wybrał z jego obietnic dla siebie? Wie pan co, jedyna rzecz, co mnie tam niepokoi, to prawdę mówiąc kompletne pominięcie bezpieczeństwa. Znaczy... Powszechnie Polacy się czują bezpieczni. Wszystkie badania to od lat przy Brudzińskim potwierdzają. Bardziej nawet niż przy Sienkiewiczu. Nie, to są porównywalne wyniki. Ja mówię to bez ironii. Polska jest jednym z bezpieczniejszych krajów mimo straszenia przez rządzących terrorystami i Bóg wie czy. Natomiast rozwija się nam cały obszar bandytyzmu, który prędzej czy później te wszystkie parametry nam pogorszy. I to jest bardzo poważna rzecz. Tej sprawy nie znalazłem u Roberta Biedronia, a szkoda. Bartłomiej Sienkiewicz. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Widzowie Onet Rano, bardzo dziękujemy za dziś, za plotki. Teraz u nas człowiek, który...